Witam Państwa w gościnnych progach Teatru Wypieki Kultury na warszawskiej Pradze. Za kilka chwil zabierzemy wszystkich w podróż do zakładu psychiatrycznego, a dokładnie do jednego z pokoi szpitalnych, gdzie rozgrywa się akcja spektaklu. Do miejsca onirycznego, dziwnego, tajemniczego. Choroba pacjentki objawi się za pomocą przemian osobowościowych. Dziewczyna, wychodząc ze swojej szpitalnej skóry, ukaże się jako Żydówka niosąca ze sobą ciężar wyznania wiary. Ujrzymy odsłonę wyzwolonej Arabki poświęcającej swoje życie w ataku terrorystycznym. Przenikniemy także do osobowości pięknej cyganki. Za sprawą zaburzonej psychiki ujrzymy wachlarz przenikających się kultur. Spektakl pozwoli nam doświadczyć cierpień i radości osoby obłąkanej. Dotkniemy również olbrzymiego ciężaru ponadkulturowej choroby. Historię tę opowie nam aktorka Anna Maria Grabińska, wokalistka śpiewająca niegdyś w piwnicy pod Baranami, aktorka doceniona przez publiczność Teatru Groteska w Krakowie, laureatka specjalnej nagrody Związku Artystów Scen Polskich podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Międzywojennej Orchidea imienia Wiery Grand za interpretację piosenki Meine Liebe Mame, którą usłyszymy w dzisiejszej recitdramie. W spektaklu wykorzystaliśmy m.in. kompilację tekstów klasycznych i współczesnych pióra Juliusza Słowackiego, Juliana Tuwima czy Iwany Sajko. Ciekawostką będzie nieopublikowany dotąd monolog cyganki. Autor monologu, Don Wasyl Schmidt, romski piosenkarz i poeta, wywodzący się z królewskiego rodu Baaroszero, oddaje widzom wzruszającą modlitwę cyganki z myślą o niecodziennej roli teatru oczyszczającego. W spektaklu usłyszymy również aranżacje muzyczne warszawskiego jazzmena Jacka Brzeszczyńskiego. Jednym z patronów tego projektu teatralnego jest ambasador Chorwacji, jego ekscelencja Ivan Del Vecchio. Specjalne podziękowania składam również w filmie Dolkan Plus za pomoc w realizacji przedstawienia. Zapraszam na spektakl. I od wszystkich węży mściwsza, śmiertelniejsza od żelaza, że ja, ja jak zaraza domuchnęło i wiatr popsuła. Ja, prawda co mówię? I giełkały dzieci kuła i wieszała na suficie i robiła ze krwią. Więc teraz ja się zrywam i o ściany tłukę głową. Przekleństwem się nazywam i nazywam się zagubą, krwią i burzą rabinową, bo w tym sercu są wichrzyce, co was i rozerwać mogą, bo w duchu błyskawice, co szerwiat cały mogą spalić. Nie wiem! Włożyłam zabójcze majtki i wybuchowy stanik marki Prada Meinhof. Tyk, tak! Tragikomiczny dodatek do mojej historycznej roli. Jestem kobietą bombą. Przede mną pękają karoserie. Topią się opony w kołach. Rozpryskują szyby. Pęka asfalt. Jestem mechanicznym cudem! Otaczają mnie kretyni, nieudolni głupcy, którzy wszędzie mnie obgadują, za moimi plecami! Jesteś taka sama jak wszyscy, nudna i przewidywalna i to prawda, nie rozumiem, po co dzwonisz do moich drzwi? Odejdź! Nafaszeruję się pigułkami na ból głowy i spróbuję trochę pospać. Twoje problemy mnie nie interesują. Odcinam się od wszystkich twoich postępków. A jeżeli chcesz wszczynać awanturę, to pamiętaj, że włożyłem do uszu watę. I zaczął kusić mnie, że on młody, że ożeni się, że on stały, nie odmieni się, że on w banku krocie ma i w Cieszynie ciocie ma, a ta ciocia, no jednym słowem, 2 500 seledynowe kładł mi na stół, żebym cholu dziś czekała w metropolii. A czego on mi tak pyskuje? Ty sam diabeł złodziejka, a cyganka nie złodziejka, cyganka kawalarka. A on na diable winę pyskuje, on pysk taki sobaka. Co ja ukradła? Bida z nędzą ukradła, na chleb prosiła zarobić, powróżyć, o, powróżyć, jasne panie. Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niechaj liczbę bestii przeliczy. Liczba ta bowiem jest liczbą człowieka, a liczba jego 600.
60. Czego chcesz ode mnie, Jezusie? Synu Boga Najwyższego, zaklinam cię na wszystko! Nie dręcz mnie! Powiedział mi bowiem, wyjdź duchu nieczysty z tego człowieka i zapytał mnie, jak ci na imię? Na imię mi Legion! Do nas jest wielu! Nie znasz dnia, ani godziny, bo znam je tylko ja!